Zakochałam się w tej książce od pierwszego zdania. Trochę mnie to nawet zdziwiło, a nie powinno, bo przecież już jako mała dziewczynka z wielką fascynacją oglądałam serię reportaży Barbary Włodarczyk Szerokie Tory, w której to serii przybliżała mi Rosję. Zafascynowało mnie już wtedy to, jak ona potrafi prostym zdaniem i ciepłym uśmiechem otworzyć Rosjan na rozmowę, a przecież rozmawiała z ludźmi o rzeczach czasami naprawdę trudnych. Tym razem w nowej książce Szalona miłość chce takiego jak Putin, Włodarczyk przybliża nam fenomen miłości do Władimira Władimirowicza Putina. Miłości, która po części, jak dowiemy się z tej książki, jest efektem wysiłków propagandowych, po części jest jakimś wielkim cieniem kultu jednostki z czasów stalinowskich, ale jest też po części szczera i prawdziwa. Włodarczyk jest fascynująca w tym, jak dociera do Rosjan, którzy żyją w małych wioskach na końcu świata, ale potrafi równie skutecznie docierać do rekinów rosyjskich elit. Wszystkim, łącznie z głównym bohaterem tej opowieści, zadaje pytania. Robi to wprost, robi to właśnie z uśmiechem, z jakimś ciepłem i ta lekkość, swoboda, z którą ona porusza się po wielkim rosyjskim interiorze, absolutnie mnie zachwyca. Żadna książka do tej pory nie spowodowała we mnie takiego wrażenia, że Rosja jest naprawdę bliska, że da się ją lubić, że to nie jest tylko jakiś wielki, intrygujący twór, ale są to przede wszystkim ludzie, ich codzienność z jakimiś niezwykle szczerze wyrażanymi uczuciami. Świetna rzecz i bardzo na czasie. Polecamy. Jeśli lubicie w ogóle nasze rekomendacje i te książki, które Wam polecamy, zasubskrybujcie nasz kanał na YouTubie, polubcie ten film i bądźcie bliżej. Do zobaczenia.